taki moment, kiedy byliśmy jeszcze w kościele na Kasprzaka i pomodliliśmy się w taki sposób, że przejmujemy panowanie. I wtedy na salę wkroczyła policja. Wierzę, że to był duchowy moment dla naszego kościoła i wierzę, że tak jest teraz. Wielu przywódców religijnych nie wie, co zrobiło. Straciliście wiarygodność. Straciliście wiarygodność. Wszyscy przywódcy, którzy nie prowadzą dzisiaj nabożeństw, straciliście wiarygodność. Chciałabym, żebyśmy pomodlili się, że jest wakat wolny. Jest taka przestrzeń teraz w duchu. I chciałabym, żebyśmy się pomodlili. Przejmujemy panowanie. Trzeba być kumatym w duchu. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. My dziękujemy Tobie za ten wyrób i za tą przestrzeń, która powstała. My teraz przejmujemy panowanie. My przejmujemy.